Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Wielokrotnie już wspominałem w podcaście geopolitycznym o napiętej sytuacji na Kaukazie Południowym. Wspominałem nie tylko o groźbie trzeciej wojny karabaskiej, ale także o napiętych relacjach między Azerbejdżanem a Iranem. I dzisiaj. Chciałbym bliżej Państwu zaprezentować właśnie garść informacji i możliwe konsekwencje dotyczące napiętych relacji między Islamską Republiką Iranu a Azerbejdżanem. No, od kilku tygodni widzimy intensyfikację tego napięcia, widzimy zarówno różnego rodzaju dys, nowe dyslokacje wojsk, różnego rodzaju przemieszczenia wojsk, ale także bardzo istotne kroki, kroki dyplomatyczne, chociażby jak to, że ambasador Islamskiej Republiki Iranu w Baku został wezwany do, do azerskiego MSZ, u tam wręczoną mu notę protestacyjną. Notę, która no, wyraża głębokie zaniepokojenie taką kampanią medialną, kampanią informacyjną, czy jakby chcieli Azerowie, dezinformacyjną względem Azerbejdżanu w irańskich mediach. Oskarża się Iran o orzenie czarnego PR-u wokół, wokół Azerbejdżanu. No i, szanowni Państwo, warto spojrzeć na te wydarzenia w szerszym kontekście. Przede wszystkim trzeba zauważyć to też, o czym mówiłem w podcaście geopolitycznym, a mianowicie zbliżenie Izraela i Azerbejdżanu. To bardzo ważne wydarzenie. Wspominałem w podcaście geopolitycznym o otwarciu placówki, o nawiązaniu relacji, bliższych relacji dyplomatycznych, otwarciu ambasady Azerbejdżanu w Izraelu. No, tutaj w, w tym kontekście warto zwrócić uwagę na to spotkanie obu szefów dyplomacji, Koena i Bajramowa, które miało miejsce 30, 30 marca, w, właśnie podczas uroczystości otwarcia azerskiej ambasady w Izraelu. I tutaj Tutaj też warto podkreślić te historie ostatnich lat relacji obu państw, ponieważ Izrael udzielił znacznego wsparcia Azerbejdżanowi, jeśli chodzi o drugą wojnę karabaską, tę wojnę, tzw. wojnę 44-dniową z 2020 roku. Powiem jeszcze chwilę, kilka, chwili, kilka słów na temat tej, tej wojny, bo ona oczywiście stanowi bardzo ważne tło historyczne. Natomiast samo spotkanie szefów obu, obu państw, szefów dyplomacji obu państw, już stanowiło dla Teheranu bardzo istotny taki punkt zapalny. I, no i należyła się oczywiście okazja do zaatakowania Baku. Iran wyraża swoje głębokie zaniepokojenie, jeśli chodzi o nawiązywanie tych. Głębokich relacji. Mówi się o złowrogich zamiarach, już nie tylko Izraela, ale także Azerbejdżanu i no, z uwagi na położenie geograficzne Azerbejdżanu, który, którego to terytorium stanowi doskonały obszar do działań, no, na pewno rozpoznawczych, ale potencjalnie także militarnych względem, względem Iranu. Tutaj północ Islamskiej Republiki Iranu byłaby potencjalnie zagrożona. Wiemy doskonale, że Izrael. Dogadywał się z, z Azerbejdżanem, jeśli chodzi o operowanie, właśnie różnego rodzaju środków rozpoznawczych z, te, z terytorium tego państwa przeciwko Iranowi, no i to w naturalny sposób oczywiście budzi zaniepokojenie, zaniepokojenie Teheranu. Co więcej, jeżeli sobie weźmiemy i porównamy te wszystkie informacje, które dotychczas spływają, w mediach masowego przekazu o przygotowaniach Izraela do uderzenia na Iran, i spojrzymy sobie, sobie na mapę, no to widać, że terytorium Azerbejdżanu, że ten południowy Kaukas byłby idealną bazą wypadową na pewno dla różnego rodzaju środków rozpoznawczych, zarówno załogowych, jak i bezzałogowych, ale potencjalnie także mógłby być użyty do jakiegoś takich form ataku czy dywersji na północ Iranu. No i to oczywiście oczywiście tak jak powiedziałem, budzi ogromne, ogromne napięcia w relacjach między Baku a Teheranem. Zresztą już widać to było na początku tego roku w styczniu 2023 roku obserwowaliśmy atak na ambasadę Azerbejdżanu w Teheranie. Wtedy była to głośna sprawa, zginął szef ochrony azerskiej ambasady. No oczywiście władze w Baku zarzuciły irańskim władzom celowe działanie, taką można powiedzieć dywersję przeciwko przeciwko, te, przeciwko Azerbejdżanowi. Natomiast w to, coś, to, co rzeczywiście przykuwa uwagę mediów azerskich i irańskich w ostatnim tygodniu, to, to fakt postrzelenia posła a, a, parlamentu a, a, azerskiego, Fazila Mustafy. 30 marca ten polityk miał zostać zaatakowany. Niedaleko swojego, swojego domu. No i tutaj władze azerskie uważają, że zadecydowały motywy polityczne. To znaczy, że był to zamach terrorystyczny szyicki inspirowany przez, przez Iran. No i doszło do aresztowań. W tym tygodniu obserwowaliśmy aresztowania. 3 kwietnia doszło do, do, do zatrzymania podejrzanych o udział w zamachu na, na Mustafę. No i według gazelskich śledczych. Podejrzani, mieli się przyznać, mieli się przyznać nie tylko do tego zamachu, ale co ważniejsze, do powiązań z irańskimi służbami specjalnymi. No i to jest bardzo ważna, ważna oczywiście informacja. Mamy do czynienia cały czas z, na, z narastającym napięciem. Jeżeli Azerbejdżan będzie chciał tutaj w jakiś sposób pociągnąć do odpowiedzialności Iran, no to niewątpliwie moim zdaniem uzyska poparcie nie tylko Izraela, ale także Stanów Zjednoczonych. Myślę, że także zwróci się. O pomoc do Unii Europejskiej. Myślę, że niektóre państwa europejskie będą w, oczywiście w stanie poprzeć, poprzeć Azerbejdżan, natomiast to oczywiście będzie prowadzić do kolejnej eskalacji w regionie. Wiemy doskonale, że tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o ten trójkąt Izrael-Azerbejdżan-Iran, ale także bardzo ważnym. Elementem jest ten punkt zapalny w postaci Górskiego Karabachu. Przypomnę tylko, że ta druga wojna o Górski Karabach, która toczyła się w 2020 roku między 27 września a 10 listopada, no tak naprawdę nie zakończyła tego, tego konfliktu, który tli się od no nawet nie tyle od lat 80., od, od, nie tyle od lat 90.. XX wieku, co, co jeszcze wcześniej. Oczywiście, Pierwsza wojna Karabaska i, i, i lata w ogóle, początek lat, lat, lat 90. To, to wejście na nowy, można powiedzieć, taki pułap tego, tego konfliktu. No przypomnę tylko, że, że w czasach jeszcze Związku Sowieckiego, w, w składzie Aze Azerbejdżańskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej istniał tak zwany Nagorno-Karabaski obwód autonomiczny, on był w większości zamieszkiwany przez, przez Ormian. No jak Związek Sowiecki się deklarował, Dezintegrował pod koniec 1991 roku, no to Ormianie z Karabachu ogłosili, ogłosili niepodległość. Za pomocą już niepodległej Armenii próbowali, próbowali wybić się tutaj, można powiedzieć, na niepodległość. Ta wojna z lat 1992-1994 skończyła się tak naprawdę no, szeroką autonomią Górskiego Karabachu, który faktycznie. Zaczął funkcjonować jako oddzielne państwo, jako Republika Arcach, no ale mówię oczywiście jako państwo nieuznawane, ponieważ tego międzynarodowego uznania. Górski Karabach nigdy, nigdy nie otrzymał. Natomiast ta wojna, ta druga wojna karabaska z, tysiąc, z 2020 roku zakończyła się porozumieniem pokojowym z jednej strony, ale wiemy doskonale, że to porozumienie pokojowe nie jest trwałe. No, na, na mocy tego porozumienia Azerbejdżan odzyskał część terytoriów. Można powiedzieć w tej południowej, południowej części górskiego, górskiego Karabachu, z takich ważniejszych miejscowości to Szusza, przypadła Azerbejdżanowi. Armenia tam zgodziła się wycofać ze wszystkich okupowanych od 1992 roku obszarów Azerbejdżanu, które otaczają górski, górski Karabach. Tam przede wszystkim chodziło o te ruiny miasta Agdam. No i oczywiście też to, co jest bardzo niekorzystne z punktu widzenia strategicznego dla Armenii, to, to tutaj Erywan musiał się zgodzić na umożliwienie. Lądowego połączenia między Azerbejdżanem a Nachiczewanem. No i to właśnie połączenie lądowe miało być kontrolowane przez siły pokojowe rosyjskie, Federacji Rosyjskiej, która no, była tym mediatorem. To no, Siergiej Ławrow był takim tutaj mediatorem tego porozumienia z, z 10 listopada 2020 roku. Z Azerbejdżan zobowiązał się także do odblokowania drogi między Stepanakertem a Armenią. Stepanakert, czyli stolica górskiego Karabachu, no a w, w, w tym rejonie Laczynu, w ten korytarz laczyński jest bardzo istotny. Tutaj Rosja zobowiązała się blisko 2000 tysiące żołnierzy dyslokować, jeśli chodzi o takie siły, siły pokojowe, no ale wiemy doskonale, że wraz z zawieszeniem broni, wraz z, z, z tym porozumieniem również powróciły różnego rodzaju właśnie Incydenty na granicy, na granicy azersko-armeńskiej, nie tylko zresztą w samym Górskim Karabachu dochodziło do ostrze do różnego rodzaju ostrzałów w terytorium Armenii ze strony Azerbejdżanu. Sytuacja jest napięta. Mamy do czynienia z sojuszem wojskowym między Republiką Turecką a Azerbejdżanem. To również bardzo ważne, ważne wydarzenie. Mówiłem o tym w podcaście geopolitycznym i, i, i myślę, że w, te, w tej całej układance bardzo istotne jest to, że na, w regionie Zatoki Perskiej, że w, na obszarze państw no, szeroko pojętego islamu. Zarówno w Magrebie, w części Afryki, na Bliskim Wschodzie, coraz istotniejsze są wpływy chińskie. Obserwowaliśmy to w zeszłym roku po tym pierwszym szczycie państw arabskich i Chin. W tym roku Arabia Saudyjska i Iran nawiązały relacje dyplomatyczne właśnie w oparciu o mediację chińską, co powoduje, że te plany Izraela, jak to mówią politycy izraelscy, rozwiązania problemu irańskiego no, napotkały na ogromne problemy. Niektórzy analitycy, niektórzy Komentatorzy nawet posuwali się do takich stwierdzeń, już mocno potocznych, że izraelski plan rozsypał się jak domek z kart. No ale widać, że te wpływy Izraela w Azerbejdżanie są niezwykle istotne i moim zdaniem i, i moim zdaniem może to być zarzewie kolejnego konfliktu. Niektórzy mówią nawet trzeciej wojny karabaskiej, ponieważ Azerbejdżan nie pogodził się z, tym, z tą sytuacją w, w, w Górskim Karabachu. Uważa, że to jest taka. Jak mówią Rosjanie, pieredyszka, jest to taka przerwa, pauza strategiczna w, w, ty, w, tej, w, tej części, w tej części, oczywiście, świata. Natomiast widać także zbliżenie Armenii i Iranu. To jest również bardzo istotne. Wielu polityków armeńskich miało ogromny żal do Rosji, że nie został zastosowany artykuł 5 ODKB, czyli Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. To jest taka organizacja nazywana rosyjskim NATO. Część polityków, część establishmentu ormiańskiego, no uważa, że Armenia została nawet zdradzona przez Rosję wtedy, chociaż oczywiście warto zauważyć, że gdyby nie ta mediacja rosyjska, to straty terytorialne Armenii byłyby znacznie, znacznie większe. Ale faktem jest, że rysują się nowe sojusze także na Południowym Kaukazie. Ten sojusz, nie, oczywiście nieforma, nieformalny izraelsko-azerski, jest bardzo istotny. Zbliżenie ormiańsko-irańskie, -ira, no ale także warto cały czas pamiętać o tym silnym sojuszu militarnym między Turcją a Azerbe Azerbejdżanem. W tym kontekście myślę, że te posunięcia Izraela mające na celu, czy, czy próbę wykorzystania terytorium Azerbejdżanu do ewentualnych działań przeciwko Iranowi, no skłaniają tutaj do, do postawienia hipotezy, że jesteśmy bliżej Bliżej tej, tej, tego rozstrzygnięcia militarnego niż, niż dalej. Jest ono bardzo, bardzo mocne, bardzo wyraźne w tym, w tym momencie. To zagrożenie, to ryzyko geopolityczne destabilizacji sytuacji na Południowym Kaukazie. Dziękuję Państwu za uwagę.